Warsztaty tkackie oraz występy artystyczne to niektóre z atrakcji, jakie przygotowała gmina Lubawka podczas tegorocznej edycji Jarmarku Tkaczy Śląskich. Jarmark Tkaczy Śląskich w Chełmsku Śląskim rozpoczął się od parady historycznej. Po raz 13 mamy okazję oddać hołd tradycji cystersom, którzy zostawili tutaj tradycję lniarską, tradycję robienia dobrych produktów regionalnych i my to od pewnego czasu kultywujemy i tradycję tą upowszechniamy i poprzez organizowanie jarmarku mówimy, pokazujemy przyjaznym turystom, że Chełmsko-Śląskie słynie z tradycji lniarskich. Nasze stroje przebrane i parada to jest też częścią tego jarmarku, który pokazuje, jak to onegdaj bywało. Nie będę przemawiała długo, bo to nie chodzi o to, bo zarezerwowaliśmy tutaj mnóstwo jadła, mnóstwo napitku po to, żeby urozmaicić Państwu przebywanie w dniu dzisiejszym i w dniu jutrzejszym w gościnnej gminie Lubawka. 13. Jarmark Tkaczy Śląskich uważamy za otwarty. Przez dwa dni na scenie prezentowały się zespoły zarówno z Polski, jak i z Czech. Poza koncertami muzycznymi odbywały się również pokazy strojów lnianych. Podczas jarmarku nie mogło zabraknąć również warsztatów lniarskich. Cystersi zostawili chociażby to, co jest za mną, te domki apostołów. One nam cały czas przypominają, że byli cystersi, że była tradycja lniarska, którą skutecznie od 13 już edycji jarmarku podtrzymujemy i podtrzymywać będziemy, bo należy się identyfikować z ziemią, na której się mieszka. Jarmark Tkaczy Śląskich to duże wydarzenie, które nie tylko przypomina o tradycjach tkackich całego regionu, ale również jest miejscem spotkań mieszkających po dwóch stronach granic narodów. Granice się otworzyły, więc cieszymy się z tego powodu. Jest też również zaprzyjaźniony samorząd z nadmorza, gmina Ustka gości, reprezentacja gminy Ustka gości z u nas razem z panią wójt. Także mam nadzieję, że będą pod wielkim wrażeniem tego naszego święta. Przywieźliśmy ze sobą swoje produkty regionalne. Głównie jest to śledź i Muzeum Śledzia, Zagroda Śledziowa, do której wszystkich zapraszamy, jak również
również wyroby największej fabryki, jaka jest na naszym terenie, a jest to największa fabryka w Europie.